Jeśli asteroida taka jak Apophis uderzy w Ziemię, zostaniemy zniszczeni. Nastąpią masowe trzęsienia Ziemi, a fale tsunami nie oszczędzą niczego. Apophis to ciało niebieskie, które jest w Układzie Słonecznym od jego początków. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ten gigantyczny kosmiczny kamień zderzy się z naszą planetą w 2029 roku? Trzeba to sprawdzić. Apophis to duża, groźna asteroida, którą odkryto w 2004 roku w Narodowym Obserwatorium Kitt Peak w Arizonie. Od tego czasu uznaje się ją za jedną z najniebezpieczniejszych planetoid, jakie kiedykolwiek namierzono. Około 390 metrów średnicy. To 10 metrów więcej niż Empire State Building i 90 metrów więcej niż wieża Eiffla. Ze względu na straszne perspektywy, jakie się z nią wiążą, nazwano ją Apophis na cześć egipskiej nieśmiertelnej istoty, która uważana była za przynoszącą wieczną ciemność i zniszczenie na Ziemi. W 2021 roku nadarzyła się pierwsza okazja, aby zbadać ten wielki kamień, ponieważ przeleciał blisko naszej planety. Wrócimy do tego za chwilę. Niektórzy naukowcy mówią, że istnieje 2,7% szans na uderzenie asteroidy w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Odpowiedzialny za to jest tak zwany efekt Jarkowskiego, który może nieznacznie przesunąć tę kosmiczną skałę w kierunku Ziemi. Efekt ten ma swoje źródło w nierównomiernym wydzielaniu fotonów termicznych przez obracające się ciało niebieskie, co rodzi w kosmosie fascynującą siłę. Wydzielane fotony posiadają pęd i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki ciała. Asteroida ma dwie strony, ciemną i jasną, podobnie jak Księżyc. Jasna pozostaje zwrócona w stronę Słońca i jest cieplejsza niż ciemna strona, ale obiekt też się obraca, więc strony ciągle zmieniają kierunek i temperaturę. To może być szkodliwe, ponieważ nieznacznie popycha Apophis w stronę Ziemi. Niestety nikt nie wie, jak efekt Jarkowskiego wpłynie na tor lotu planetoidy. Jednocześnie podczas jej ostatniego przelotu obok Ziemi w 2021 roku astronomowie użyli radaru, aby dokładnie zmierzyć trajektorię i stwierdzili, że Apophis bezpiecznie ominie Ziemię w 2029 roku o ponad 30 tysięcy kilometrów i nie będzie nas niepokoić przez co najmniej 100 lat. Statystycznie rzecz ujmując, co 80 tysięcy lat w naszą planetę uderza spadająca gwiazda podobnych rozmiarów co Apophis. Ostatnim razem nieco mniejszy meteoryt dosięgnął nas w 2013 roku. 3 lata później wystrzelono sondę kosmiczną NASA o nazwie OSIRIS-REx, aby zebrać próbki z innego, nieco mniej przerażającego ciała niebieskiego o nazwie Bennu. Po 4 latach w końcu dotarła do celu, wykonała swoje zadanie, szybko pożegnała się z Bennu i rozpoczęła podróż powrotną na Ziemię. Bezpiecznie zapakowane próbki zrzucono w kapsule na terenie stanu Utah. Jak dotąd jest to najważniejsza próbka kiedykolwiek pobrana z asteroidy. Po dostarczeniu paczki sonda nie marnowała czasu i zaczęła gonić Apophis. OSIRIS-REx został przemianowany na OSIRIS-APEX i aktualnie gra w berka z asteroidą. Przy odrobinie szczęścia 2 kwietnia 2029 roku, kiedy Apophis przeleci blisko Ziemi, statek na niej wyląduje. Ta część misji potrwa 18 miesięcy i skupi się na kolekcjonowaniu cennych danych i robieniu tysięcy zdjęć. Asteroida będzie monitorowana za pomocą potężnych teleskopów. W pewnym momencie Apophis zbliży się za bardzo do Słońca, a wtedy cały nadzór spocznie na barkach sondy OSIRIS-APEX. Jeśli mieszkacie w Europie, Azji Zachodniej lub Afryce, to będziecie mieli szczęście ujrzeć Apophis gołym okiem. Asteroida będzie widoczna na niebie w tych regionach właśnie w roku 2029, a ci, którzy mają teleskopy, będą mogli ją dostrzec jeszcze raz w 2036. OSIRIS-APEX niewątpliwie napotka pewne problemy, ponieważ Apophis ma grubą skorupę, a sonda nie zbierze danych tak łatwo, jak to było w przypadku Bennu. Ma ona bowiem unikalny silnik, który w trakcie lądowania zdmuchnie cały pył z planetoidy.
Będzie to idealna okazja do przeanalizowania powierzchni asteroidy. Sonda spędzi półtora roku na mapowaniu, próbując wykryć zmiany w kształcie Apophis. Wszystkie te badania mają przewidzieć ruch ciała niebieskiego, dzięki czemu będziemy mogli przygotowywać lepsze plany ochrony Ziemi przed takimi zjawiskami. W 2025 roku NASA zamierza też wystrzelić sondę Apophis Pathfinder, która będzie pierwszą maszyną kosmiczną, która dotknie tej asteroidy. Wyląduje ona mniej więcej rok po starcie. Ponadto NASA zaproponowała wysłanie całej grupy małych statków kosmicznych, aby pomóc ludzkości w opracowaniu skutecznych taktyk ochronnych przeciwko uderzeniom asteroid. Wiemy, że Apophis powstała w głównym pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. W ciągu ostatniego miliona lat to ciało niebieskie zmieniło swoją drogę pod wpływem znacznego oddziaływania grawitacji Jowisza. Teraz wydaje się, że bardziej skłania się ku Słońcu, co oznacza, że jest bardzo blisko Ziemi. Dlatego klasyfikuje się ją jako planetoidę bliską Ziemi. Przeprowadzono wiele testów i badań, poszukując sposobu na radzenie sobie z asteroidami. Rozwiązania obejmują wiercenie i detonowanie ciała niebieskiego od środka lub testowanie nowych technologii, takich jak montowanie do niego rakiet i próby oddalenia planetoidy od Ziemi. Możemy też skierować w nią obiekt poruszający się z wysoką prędkością, aby zmienić jej kurs. Apophis to asteroida typu S, zbudowana z kamienia i metali, takich jak żelazo i nikiel o kształcie orzeszka ziemnego. Może nam wiele powiedzieć o przeszłości, a być może również o przyszłości. Próbki tego obiektu kosmicznego mogłyby ujawnić, jak zaczęło się życie na Ziemi i jak pojawiły się rośliny. Istnieje wiele teorii, które sugerują, że woda przybyła na naszą planetę na asteroidzie lub komecie. Asteroidy są jak bezcenne kapsuły czasu. W przeciwieństwie do skał na Ziemi, które przeszły tysiące zmian, z erozją na czele, większość ciał niebieskich jest wciąż nienaruszona i znacznie łatwiejsza do badania. Kiedy meteoryty spadają na Ziemię, pokrywają się odłamkami, które są niemożliwe do wyczyszczenia. Dlatego badanie Apophis to gra warta świeczki, dopóki jest w naszym zasięgu. Ponadto niektóre planetoidy składają się z cennych metali, takich jak platyna. Obecnie mamy duże zapotrzebowanie na metale, które wykorzystujemy w produkcji, a ich wydobycie na Ziemi jest dość skomplikowane. Tylko jeden duży meteoryt może zawierać żelazo, nikiel, złoto i platynę, które mogłyby wystarczyć nam na miliony lat. Jeśli Apophis ma tyle cennego materiału, będziemy chcieli to wykorzystać. Jedna kosmiczna skała może być warta biliony dolarów, co czyni wydobycie kosmiczne bardzo dochodowym. Koszt sprowadzenia jej na Ziemię byłby większy niż wydobycie tych materiałów tutaj, ale w miarę postępu technologii i opracowywania nowych typów rakiet, w pewnym momencie może to stać się osiągalne. Nawet jeśli Apophis nie zagrozi nam przez następne 100 lat, pewnie chciałbyś wiedzieć, co by się stało, gdyby jednak ta planetoida uderzyła w Ziemię. Cóż, usłyszałbyś dźwięk kolizji i nawet jeśli byłbyś kilometr dalej, będziesz wiedział, co się stało. Powinieneś natychmiast opuścić swój dom lub mieszkanie. Niedługo po uderzeniu nastąpią potężne trzęsienia Ziemi, a wiele wysokich budynków runie. Unikanie miast może być najlepszą decyzją. Ale nie uciekaj samochodem. Utworzą się gęste korki i wszyscy będą panikować. Najlepszą opcją w tym scenariuszu będzie pójście na piechotę lub podróżowanie na rowerze. Głównym środkiem transportu staną się samoloty, więc jeśli zawsze chciałeś zdobyć licencję pilota, teraz masz dobry pretekst. Jeśli masz czas, zabierz ze sobą dodatkowe przekąski i wodę. I dodatkową parę skarpet. Fajnie jest mieszkać nad oceanem czy morzem, ale akurat w tym przypadku to najgorsze miejsce, ponieważ po uderzeniu gigantyczne fale tsunami zaleją wybrzeża. Jeśli mieszkasz daleko od miejsca uderzenia, tsunami może tam dotrzeć w przeciągu 30 godzin. Będziesz miał trochę czasu na przygotowania.